Ja początkowo byłem właśnie w trzeciej dywizji, w czwartym batalionie, o ile dobrze, nie wiem, czy czwartym, czy piątym, już troszkę mi pamięć myli, ale byłem tam ze 3 tygodnie i ponieważ byłem prawie miałem skończone gimnazjum, skierowano mnie na szkołę podoficerską, ale tam niestety znowuż zachorowałem na zapalenie opłucne i z wysiękiem. Dosyć ciężko zachorowałem, także leżałem w szpitalu szkockim, bo polskiego jeszcze nie było, a potem w polskim, który powstał w Rehowocie w Palestynie. No i po tym szpitalu, ponieważ leżałem, kilka miesięcy leżałem tam w tym szpitalu, poszedłem na komisję, no i powiedzieli mi, no chłopie, nie masz ty co robić w piechocie. Z takim zdrowiem, bo ja ważyłem 42 kilo wtedy, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Powiedzieli, musisz iść, kierujemy ciebie do zaopatrzenia. No ja zrobiłem, prawda, kurs kierowców i trafiłem do początkowo zwanej drugiej kompanii transportowej, a później to była przemianowana 22. Kompanię Zaopatrywania Artylerii, bo myśmy artylerię korpuśną zaopatrywali. Kompania, która jest znana z tego, że służył w niej Niedźwiedź Wojtek. Jak to się stało, że Niedźwiedź trafił do waszej kompanii? Bo tam jest pewna nieścisłość w tej książce. To nie jest tak, że on od razu trafił do waszej kompanii. Tak, więc w książce Lasockiego, pierwszej książce o nim, napisał Lasocki, który był zresztą oficerem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, że Niedźwiedź od razu w kwietniu podczas ewakuacji przez Góry Perskie do Palestyny znalazł się w naszej kompanii. Tymczasem ja mam kopię kroniki naszej kompanii. Okazuje się, że ona powstała dopiero w lipcu. Prawda, czyli 2 miesiące później, nawet 3 miesiące później. I nie tak dawno pani Maria Dłużewska z Telewizji Polskiej, która jest taką znaną dokumentalną, cały szereg filmów dokumentalnych zrobiła, odnalazła pierwszą właścicielkę Wojtka. No i właśnie pani Irena Bokiewicz, jak się okazało, która mieszka w Londynie, ale ma i mieszkanie w Warszawie równocześnie, ponieważ jej dom na Żoliborzu gdzieś zachował się. Także pani Irena Bokiewicz się nim zaopiekowała, znaczy poprosiła, tak ona opisuje dokładnie to w filmie pani Marii Dłużewskiej, tak się jej ten niedźwiadek, bo tam przy drodze stał chłopak perski, który miał tego niedźwiadka, takiego jak piesek, prawda, mały. No i ci żołnierze, którzy opiekowali się tymi cywilami, ci oficerowie dali tam jakieś konserwy mu, prawda, bo to była bieda straszna wtedy. W Persji również, jeśli chodzi o ludność, prawda, tą prostą ludność. No i on się znalazł w obozie dla cywilów pod Teheranem. Ale zaczął, jak podróż, zaczął psocić. Jak zaczął psocić, no to ona w końcu na dowódcę 5. Dywizji wtedy wyznaczono generała Borutę Spiechowicza. I on był znanym miłośnikiem zwierząt. I zdecydowano, że jemu dadzą. No i on przez pewien czas był tam przy dowództwie, ale zaczął znowuż też coraz bardziej psocić, rozbijać telefony, zjadać, prawda, całe śniadanie przeznaczone dla oficerów w kasynie. Tak powiem, w las, prawda, i sobie tak ze stołu zmiatam wszystko na ziemię i zjadał. Także zdecydowano, no co robić. No i zdecydowano słusznie, że jeżeli, że dać go do wojska. Ale do jakiego oddziału? No nie było mowy, żeby Niedźwiedź był w oddziale frontowym, prawda, liniowym. I w związku z tym trafił do mojej kompanii. Także on trafił do kompanii, i w kronice mojej kompanii mam dowód na to, bo mam kopię tej kroniki. 22 sierpnia, czyli nie w kwietniu, jak pisał Lasocki,
Porucznik Florczykowski, notabene późniejszy komendant mojej szkoły podchorążych z Matery we Włoszech, przywiózł niedźwiedzia do kompanii. I w naszej kompanii dano mu dopiero imię Wojtek. Ja trafiłem dopiero pod koniec, to był sierpień, ja pod koniec września, czy nawet na początku października trafiłem do kompanii. No i melduje się u dowódcy, majora Chełkowskiego, Antoni Chełkowski. Był dowódcą bardzo, bardzo porządny człowiek, ciekawy. Doskonały dowódca nasz. No i patrzę, co to jest przy namiocie dowódcy na łańcuchu, tak jak koza jakaś, czy jakiś duży pies, prawda? Niedźwiedź leży. No więc to mnie trochę zdziwiło, no ale to mnie powiedzieli ci moi nowi towarzysze broni, prawda, z tej kompanii. Słuchajcie, my już go mamy ponad miesiąc, prawda, i bardzo grzeczny jest, no wychowujemy go, żeby szkody nie robił. No a najlepsze dowiedziałem się, że się nazywa Wojtek. Także ponieważ ja jestem Wojtek, więc już się utarło w kompanii, że było dwóch Wojtków, prawda? Wojtek Duży Niedźwiedź i Wojtek Mały Narębski. Tak. No więc przede wszystkim uważam, że obecność zwierzęcia, bo w ogóle w wielu oddziałach były zwierzęta, z tym, że Wojtek może cieszył się szczególną sławą, prawda? Było to, że no po trudach, bo jednak no myśmy nie byli frontowymi żołnierzami, ale mieliśmy bardzo ciężką pracę, na przykład pod Monte Cassino, wyłącznie w nocy i to całą noc się jechało. Po dwóch było na każdy kierowców, na każdy samochód, bo droga kręta, wysokogórska, dziurawa, ostrzeliwana, a myśmy czterotonowymi samochodami. Także sam fakt, że jak się wracało, to taki niedźwiedź witał nas, sympatyczny, no to był jednak pod względem psychologicznym bardzo ważny czynnik. Natomiast, no, prawda, no oczywiście, że troszkę się koloryzuje, pisząc o nim książki, jakoby nosił pociski. On pocisków, samych pocisków nie nosił, aczkolwiek emblemat naszej kompanii to jest wpisany w koło kierownicy niedźwiedź trzymający pocisk, ale on potrafił pomagać nam skrzynki. Bo zwierzęta z reguły naśladują ludzi. I jak on zobaczył, że my się męczymy, prawda, ładując skrzynki z ziemi, prawda, na pakę samochodu ciężarowego, czterotonowego, no to potrafił podejść ni stąd, ni zowąd, wziąć taką skrzynkę i postawić ją, bo dla niego to było nic, prawda. Myśmy we czwórkę musieli taką skrzynię nieść, a on sam brał w łapy, prawda, i stawiał na górze, więc to się nieraz zdarzało. Nie było to regułą, ale zdarzało się często. Ale to nie było tak, że Wojtek miał przydzielone zadania od rana do wieczora i pracował jak zwykły żołnierz? Nie. On był maskotą kompanii właściwie i myślę, główny to był moment psychologiczny moim zdaniem. Właśnie taki dobry wpływ na obecność sympatycznego, dobrego zwierzęcia, które zresztą myśmy potem i małpkę mieli. Mieliśmy drugiego niedźwiedzia, który okazał się być nieprzyjazny bardzo. Ani nam, ani po prostu atakował Wojtka. To było w Palestynie, dowódca zdecydował się oddać go do zoo w Tel Awiwie. I w zamian za to dostaliśmy małpkę Kasię, którą zresztą Wojtek bardzo nie lubił, bo była złośliwa. Ona skakała mu na kart, prawda, na głowę, prawda, odczepiała się tam, psikusy mu robiła różne. Także on wręcz ją nie lubił i unikał jej. Starał się, jak to ją zobaczył, to uciekał w zupełnie inne miejsce, bo no, sprawiało mu przykrość kontakt z nią po prostu. Jeżeli Wojtek was naśladował, to zapewne był pracowity, ale też podobno nie stronił od używek. A no tak, no więc ciekawe, że nauczono go pić piwo, prawda? No w niewielkiej ilości. Trudno powiedzieć, żeby on się upijał, prawda? Bo na taką masę ciała to by trzeba było masę piwa wypić. Natomiast lubił piwo pić, prawda? Dziurowił, bo to przeważnie było piwo
z puszek austriackie. I on sobie pazurem przebijał, prawda, i wypijał taką puszkę. Natomiast co jest ciekawe, że właśnie jak zobaczył, że papierosy palą, to niektórzy to te papierosy, ale on nie palił je oczywiście, ale zapalone połykał. Dziwny, no taki miał zwyczaj. No a poza tym lubił miód, wszystkie, prawda, miał podwójną rację żywnościową, bo miał książkę żołnierza normalną. On był jako żołnierz, prawda, traktowany. Czy zwierzęta też miały stopień jako żołnierz? No tak, był szeregowcem. I nie awansował? Nie awansował, nie. Szeregowy Wojtek.